zacznę od tego najważniejszego punktu. To jest oświata. Zespół do spraw wdrażania reformy oświatowej w naszej gminie, w miastu Karnie. Po przeanalizowaniu sytuacji cały materiał był przedstawiony na Komisji Oświaty. I dzisiaj Państwo będziecie mieli troszkę bliższe zapoznanie z tymi wszystkimi tematami związanymi z wdrażaniem reformy oświatowej na terenie gminy Sława. Powiem tylko tyle, że codziennie mamy do nas informacje, które troszkę mieszają nam porządek, ale posługując się przepisami, które zostały nadane przez ministra, panią minister edukacji narodowej, zostały wykorzystane do stworzenia dzisiejszej uchwały, czyli projektu uchwały, którą Państwo będziecie mieli dzisiaj do zapoznania i przegłosowania. Co zatem idzie? Na pewno jesteśmy jako gmina Sława zabezpieczeni, jeżeli chodzi o tak zwane lokale edukacyjne, czyli całą sieć szkół, która będzie wymagana do 31 marca, żeby przedstawić to już kuratorowi bezpośrednio. Natomiast dzisiejsza uchwała będzie miała charakter intencyjny, bo tak jak w Krzepiałowie, w Stałym Strączu, w Ciosańcu sprawa jest jasna, tak w Sławie. No niestety będziemy mieli troszkę perturbację, ale myślę, że z korzyścią. I ta korzyść będzie opierała się na fakcie, że będziemy chcieli spożytkować tą reformę oświaty na skoncentrowanie nauczania w szkole podstawowej. Po prawdzie przy jednej ulicy, bo i częściej od Przewodnika Polskiego i Ogrodowej, ale to tak można powiedzieć, że to przy Ogrodowej większej mierze będzie. Przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby publicznej szkoły podstawowej im. Franciszka Dziwicza w Sławie. Pozwolę sobie najpierw przeczytać treść uchwały, a potem poprosimy panią zawieszenie, panią Kruską o wprowadzenie do uchwały. Ja myślę, że treść będzie wcześniej jakby wyjaśniała nam pewne rzeczy, a mianowicie, czyli paragraf pierwszy. Podejmuje się zamiar zmiany siedziby publicznej szkoły podstawowej im. Franciszka Dziwicza w Sławie z adresu ulicy Henryka Pomocnego 6 na adres ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego 16. Oczywiście w Sławie. Zmiana siedziby, której mowa w ustępie pierwszym, ma nastąpić z dniem 3 września 2017 roku. Paragraf drugi o zamiarze zmiany siedziby publicznej szkoły podstawowej im. Franciszka Dziwicza w Sławie należy zawiadomić rodziców, praw opiekunów uczniów publicznej szkoły podstawowej im. Franciszka Dziwicza w Sławie, lubuski kurator oświaty, burmistrza Sławy. Należy wystąpić do lubuskiego kuratora oświaty o wyrażenie opinii w sprawie zmiany siedziby publicznej szkoły podstawowej im. Franciszka Dziwicza w Sławie i wykonanie uchwały podczas się burmistrzowi Sławie. I tu poproszę panią radczynię o wprowadzenie. Wysoka Rada stoi przed reformą oświaty i okazuje się, że orzecznictwo sądowe mówi w ten sposób, że jeżeli jest akt od założycielski danej szkoły, to jego siedziba, ulica, wtedy ulegają tak zwanemu przekształceniu. Nie można sobie nie zdarzyć, że ja tu tylko informuję kogoś, że ta szkoła niestety jest na ulicy takim, albo na takim. W związku z tym nam struktura oświatowa. I właśnie z tej strony ulicy pan przewodniczący przeczytał. Mamy obowiązek właśnie na 6 miesięcy przed przekształceniem, bo to jest nielikwidacja, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo okazuje się, że Sąd Najwyższy powiedział, że jest to przekształcenie. A każde przekształcenie niestety musi być zatwierdzone uchwałą i radą. W związku z powyższym mamy właśnie zamiar i musimy wykonać te procedury tak, jak są ich zapisy w tej uchwale. W
związku z powyższym bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Przejdźmy dalej. Proszę bardzo. Pani sekretarz, bardzo proszę. Organizacji Mejzy, tak jak pan burmistrz wspomniał, w piątek odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw wdrażania reformy oświatowej i na tym posiedzeniu zespołu przedstawiliśmy propozycje po przeanalizowaniu demografii, po przeanalizowaniu liczby oddziałów, które będą funkcjonowały w szkole podstawowej w Sławie od 1 września 2017 roku. Doszliśmy do wniosku, że do właściwego wypełniania założeń reformy oświatowej w zupełności wystarczy nam budynek przy ulicy Obrotowej i po byłym gimnazjum. Stąd też właśnie ta uchwała i propozycja, żeby od 1 września 2017 roku szkoła podstawowa funkcjonowała w dwóch budynkach, a nie w trzech, bo gdyby zostało tak jak jest na dzień dzisiejszy, to klasy gimnazjum, które będą włączone, bo w takiej formie będą one włączone do szkoły podstawowej, funkcjonowały tylko w tym budynku i tak też no, niepotrzebnie praca prowadzona byłaby w trzech budynkach. I stąd też prośba o to, żeby takie procedury wykonać. Dziękuję bardzo. Przedstawiciel świata. Proszę pan radny Pawłoszyk, proszę powiedzieć. Ja mam takie pytanie dotyczące tego przekształcenia w tej chwili adresu, bo jak rozumiem, to przekształcenie adresu to jest jeden z kroków pierwszych, które się wykonuje w przypadku zmiany tych placówek oświatowych, czyli jakby zaczynamy drogę likwidacji tej szkoły, znaczy nie likwidacji, ale tak jak ktoś mówi, przekształcenia tej szkoły, tak? Ja nie uczestniczyłem w pracach Komisji Oświaty i szczerze mówiąc nie orientuję się, tak jak wielu nauczycieli w naszej Radzie, tym, co się dzieje, jakie są konsekwencje tego. Natomiast jest to tak jakby taka sprawa świeża i zastanawiam się, czy te rzeczy były konsultowane z nauczycielami, z rodzicami. Chciałbym tego typu odpowiedź. Czy po prostu to jest taki szybki temat, z którym wszyscy się zgadzają, czy powinniśmy na tym przystanąć i porozmawiać? Bo ja tak szczerze mówiąc, nie uczestniczyłem w Komisji Oświaty, jak rozumiem, to się rozgrywało wszystko, tak? Dziękuję. Dobrze, jeśli ustawa akurat przewodnicza tej komisji do spraw wdrażania reformy i wielu tutaj z członków też tej komisji, którzy byli obecni, głównie chodzi o pierwszej fazie, zajmujemy się tym. Natomiast ja może tak zacznę, że jutrzejsze spotkanie będzie dotyczyło mniej więcej to, co pan tutaj poruszył, dotyczyło mniej więcej innymi też nauczycieli. Jak chodzi o zatrudnienie. Najpierw mają być przygotowani dyrektorzy, i oni nas poinformują, będziemy mogli sprawdzić. Natomiast na pierwszej fazie to musimy po prostu mieć lokalizację wszystkich szkół. I stąd też ta procedura trzeba, bo chodzi o to, żebyśmy tak zmienili na lepsze warunki bytowanie dzieci szkoły podstawowej. Po prostu gimnazjum no, naturalnie będzie się wygasało, więc ta szkoła będzie stawała się pusta. Natomiast, tak jak mówiliśmy już wcześniej, będą tam modernizacje prowadzone i remont sali i tak dalej, żeby po prostu ta młodzież miała dostęp już do takiego lepszego, jakby lepszej bazy sportowej, ale także i lokalowej. Czy tak po prostu żeśmy to skalkulowali, że lepsze warunki tam ich stworzymy. I stąd też to przekształcenie jest. Dlatego procedury są takie, gdzie trzeba właśnie w pierwszej kolejności dotrzeć teraz do wszystkich rodziców po kolei, żeby rodzic został poinformowany. Tylko informacją, nie? To może po prostu zostanie przeniesione. Także tutaj nie ma, na razie nie dyskutujemy o tym, co pan chciał dzisiaj dyskutować, natomiast będziemy na bieżąco informowali o tych wszystkich sprawach, które będą związane właśnie z wdrażaniem tej reformy. Na dzień dzisiejszy tylko zabezpieczamy bazę lokalową, co pan burmistrz wcześniej mówił, przygotowaliśmy się do tego dzień wcześniej. W związku z tym, że i w Starym Stronżu, i w Przepielowie, coś właśnie dzisiaj też tutaj było powiedziane, będą już są praktycznie na bazie, na etapie przetargu, gdzie będzie trzeba ustalić teraz obiekty, które będą zabezpieczały lokalowo też dla młodzieży, która tam będzie w klasach 8 i 7 w przyszłości. Więc tak te wszystkie sprawy tak na bieżąco po prostu one są rozwiązywane. A jeśli chodzi o taką personę nauczycieli i tak dalej, tak jak mówiłem, będziemy dopiero po dzisiejszym dniu mogli cokolwiek powiedzieć, czy ta reforma rzeczywiście będzie miała ogromny wpływ na jakieś tam zmiany. Także myślę, no to z mojej strony tyle, po prostu tylko mówię to, co żeśmy się
naprawdę w pierwszej kolejności trzeba zajmować. Jeśli są, jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości, bardzo proszę. Proszę pana radnych Krzysztofa. Czyli z tego co rozumiem, od września ma funkcjonować szkoła już tutaj na ulicy Gimna. Czyli generalnie nauka będzie się odbywała już tutaj. Dokładnie wyliczyliśmy, jest 21 klas, tyle klas potrzeba po prostu i klas trzeba podstawowa, bo szkoła, klasa, już nie pamiętam dokładnie, czwarta, trafi tam, gdzie jest klasa 1-3, tam się po prostu lokalowo zmieszczą, nie? Nie wiemy, my wyliczyliśmy, nie wiemy, czy dojdzie dzieci do pierwszych klas, do szkoły tej prywatnej. Liczyliśmy po prostu wszystkie dzieci, które są. Także jest 90 dzieci, to są 4 oddziały w pierwszej klasie, w związku z tym tyle żeśmy skalkulowali, tyle pomieszczeń, tyle klas będziemy musieli mieć, w związku z tym jest to przygotowane na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o bazę lokalną, nie. Także tak to wygląda. Proszę bardzo, jeśli jakieś pytania. Jeśli nie ma, to w takim razie przystąpimy do głosowania nad projektem w sprawie zmiany siedziby publicznej szkoły podstawowej im. Franciszka Niewidzialnego w Sławie. Treść odczytałem wcześniej. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 11 radnych, za było 8, wstrzymało się 3, uchwała została podjęta.